Niskie temperatury zazwyczaj nie kojarzą się nam z niczym przyjemnym. Owszem, piękny zimowy krajobraz budzi w nas pozytywne wspomnienia, ale już na przykład dotknięcie dłonią zmrożonego metalu niekoniecznie. A jednak zimno może nie tylko powodować problemy związane z odmrożeniami. Kontrolowane, lecznicze działanie zimna we współczesnej medycynie zastosowano do leczenia schorzeń reumatologicznych. Obecnie krioterapia, która obejmuje także zabiegi kriolipolizy stosowane w celu pozbycia się nadmiarowej tkanki tłuszczowej, należy do standardów medycyny. My zajmiemy się dziś właśnie kriolipolizą, którą omówimy i pokażemy na przykładzie działania urządzenia Crystal Pro. Maszyna, która stoi obok mnie, jest to najnowocześniejsze, najnowszej generacji urządzenie do przeprowadzania zabiegu kriolipolizy. Na czym polega jego wyjątkowość? Po pierwsze, jednoczasowo można przyłożyć cztery głowice, które w tym samym czasie pracują w czterech różnych okolicach i prowadzą do redukcji tkanki tłuszczowej w wybranej okolicy. Kolejna jego cecha wyjątkowa to jest to, że posiada możliwość wychładzania do minus 12 stopni Celsjusza. Dodatkowo w tym urządzeniu obieg cieczy jest płynny. Oznacza to, że cały obszar poddany jest wymrażaniu nie punktowo, a całościowo. Pozwala to na jednolitą redukcję tkanki tłuszczowej, uzyskanie lepszego efektu, uniknięcie tzw. górek, dolinek, które w innych przypadkach mogą powstać, a tym samym efekt zabiegu jest znacznie lepszy, ładniejszy, bardziej zadowalający. Nasza pacjentka chce pozbyć się nadmiaru tłuszczu z nadkolan. Zależy jej na tym, żeby procedura była szybka i bezbolesna i przede wszystkim dobrana do problemu tak, aby uzyskać maksymalną skuteczność oraz oczywiście bezpieczna. Do zabiegu trzeba zebrać dobry wywiad, aby kwalifikacja była odpowiednia i zmniejszyć jak najwięcej ryzyko powikłań. Bo jak wiemy, leczenie zimnem może być skuteczne i bezpieczne tylko wtedy, gdy odbywać się będzie z użyciem profesjonalnych urządzeń i pod kontrolą lekarza. Te warunki, co oczywiste, mamy spełnione. Czy jednak w jakiś sposób możemy jeszcze bardziej podnieść poziom bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnych powikłań? Jeżeli chodzi o powikłania, jak każdy zabieg, każda ingerencja w nasze ciało, oczywiście takowe mogą się przydarzyć, są niezmiernie rzadkie i jako lekarz jestem zobowiązana każdemu pacjentowi je przedstawić. Ryzyko odmrożenia, które jest wpisane jako powikłanie, jest niezmiernie rzadkie, natomiast ma prawo wystąpić. Dla zmniejszenia ryzyka takiego powikłania na każdą okolicę, która poddawana jest zabiegowi, dedykowane są specjalne membrany, które są nasączone żelem. To jest izolacja, która zabezpiecza Państwa skórę i tkanki przed odmrożeniem. Zawsze zwracam uwagę pacjentowi, żeby informował, jeżeli odczuwa jakiś dyskomfort, jeżeli odczuwa pieczenie, zbyt duże pociąganie, które wynika z tego, że tkanki są wciągane w głowicę w związku z próżnią, aby to zgłaszał. Zawsze lepiej jest zmniejszyć troszeczkę parametry, wydłużyć nawet całą kurację o jeden zabieg, ale niech każdy będzie przeprowadzony w bezpiecznych warunkach. Membrany, o których wspominałam Państwu, są dobrane tak, że każda z nich ma swój indywidualny, wyjątkowy numer, który dla każdego pacjenta jest inny do jednej głowicy. Używane są jednorazowo i skanowane do każdego zabiegu. Zeskanowanie jednej membrany blokuje ją automatycznie do wykorzystania drugi raz. Nowością w tym urządzeniu, jako jedynym, które posiada taką możliwość, jest wbudowany aparat USG. Dzięki temu mogę dokładnie określić, jaka jest grubość tkanki tłuszczowej w danej okolicy, którą chcemy poddać zabiegowi,
dobrać dzięki temu dobrze parametry do tego zabiegu, aby był jak najbardziej efektywny, a także jak najbardziej bezpieczny. A ponadto pozwala to na dokładną ocenę, jaki jest efekt zabiegu, ponieważ pacjent na kontroli może mieć wykonane kontrolne USG i możemy zobaczyć, jaki jest efekt końcowy. Pora w takim razie rozpocząć pierwszy zabieg naszej pacjentki. Zwykle w tym miejscu programu informujemy o tym, ile czasu należy na zabieg przeznaczyć, ale z kryolipolizą nie jest tak prosto, ponieważ czas zabiegu zawsze dobierany jest indywidualnie. Indywidualnie dobierana jest też ilość niezbędnych sesji zabiegowych. Trwania zabiegu jest różny. Zależy to od lokalizacji okolicy, którą chcemy podać zabiegowi, od zaawansowania grubości tkanki tłuszczowej, od wieku pacjenta, od wagi, wzrostu, ponieważ to są parametry, na podstawie których dobierane są wartości, w jakich przeprowadzany jest zabieg. Ilość zabiegów, jaka jest planowana dla danego pacjenta, zależy oczywiście od tego, jaki efekt chce osiągnąć, od tego, jaki mamy stan miejscowy tkanki tłuszczowej, na ile oceniamy jej grubość. I także od pewnych indywidualnych cech, które są trudne do przewidzenia. Więc najczęściej są to 3 zabiegi w cyklach co miesiąc. Ten cykl minimum 4 tygodni odstępu jest bezwzględny ze względu na to właśnie, żeby zachować jak najlepsze warunki i stworzyć bezpieczeństwo, tak żeby organizm nie był przeciążony. Pamiętajmy, podczas kryolipolizy obszar zabiegowy nigdy nie wchodzi w dotykowy kontakt z zimnem. Niska temperatura transmitowana jest przez specjalną membranę. Fałd skórny, na który działa niska temperatura, jest zasysany i tym samym odizolowany od innych tkanek. Etap chłodzenia to początek procesu usuwania tkanki tłuszczowej. Procesu, który może trwać do 3 miesięcy po zabiegu. Sam zabieg dla pacjenta jest bardzo komfortowy, należy jednak bezwzględnie pamiętać o zaleceniach pozabiegowych. Po zakończonym cyklu wymrażania obszar poddany zabiegowi wymaga masażu. Masaż ten wykonuje przez kilkanaście minut specjalnymi ruchami, o których też pacjenta instruuje, tak aby mógł ten masaż powtarzać w domu. Masaż wykonywany jest z zastosowaniem specjalnego preparatu dedykowanego do tego zabiegu. Zawiera on wyciągi, które zabezpieczają też skórę, pozwalają jej szybciej się zregenerować po zabiegu wymrażania. Bardzo proszę, abyście Państwo przestrzegali również zaleceń pozabiegowych, do których należą ograniczenie spożycia tłustych pokarmów, czyli zalecam dietę lekką, wykluczenie alkoholu. Dlaczego? Ma to na celu odciążenie wątroby, poprzez którą metabolizowany jest tłuszcz, który usuwamy z Państwa organizmu. Nie wolno narażać się na działanie niskich temperatur, ani wysokich temperatur, także opalanie, sauna, solarium są zabronione przez okres minimum 2 tygodni bezwzględnie. Wiąże się to również z ograniczeniem wykonywania sportu, intensywnego ćwiczenia. Okres 2 tygodni jest bezwzględny. Należy spożywać duże ilości wody, od 2 do 3 litrów, tak aby wspomóc drenaż i odciąganie tego tłuszczu przez układ chłonny, co pozwoli na osiągnięcie lepszych efektów, a także zdrowsze i lepsze przejście tego okresu pozabiegowego. Nasza pacjentka jest po pierwszym zabiegu. Na uzyskanie pełnego efektu pierwszej procedury będzie musiała poczekać minimum 30 dni. Dopiero po tym czasie wspólnie z lekarzem na wizycie kontrolnej, o której nie należy zapominać, oceni, czy utrata tkanki tłuszczowej osiągnęła zadowalający poziom, czy zabieg należy powtórzyć.